Okna życia są, są ostatecznością. Trzeba powiedzieć, to, to nie jest takie do, to nie jest dobre rozwiązanie, ale to jest odpowiedź na, na inne rozwiązania, które niestety co jakiś czas słyszymy, że są. Kiedy to dziecko znajduje się w jakimś niebezpiecznym miejscu. Pamiętam, jak lat temu, już 11, Okno Życia zostało w Szczecinie przynajmniej zainicjowane przez porzucenie dziecka przy drzwiach parafii, jednej ze szczecińskich parafii, w zimny dzień. To też jest, to było niebezpieczne dla, dla dziecka i dlatego też Okno Życia są bezpiecznym miejscem pozostawienia, pozostawienia dziecka, tak, aby później mogło bardzo szybko być zaopiekowane. No oczywiście tutaj są pe pewne problemy prawne się rodzą z tego względu, że zawsze jest jakaś procedura poszukiwania matki, rodziców dziecka, sprawdzenie czy to dziecko nie było nam chociażby z porwania, ale w każdym razie jest to niewątpliwie to miejsce, które w jakim stopniu ratuje życie. Dlaczego? Bo jest wielokrotnie rozważane przez kobiety, które chcą dokonać aborcji. Ci, którzy wiedzą o tym oknie życia, wiedzą, że jeżeli już mają gdzieś pozostawić dziecko, to wiedzą, że nie muszą tego zrobić no, byle gdzie, w niebezpiecznym miejscu dla dziecka, ale w tym bezpiecznym i dyskretnym miejscu, które, które na pewno będzie tym miejscem właśnie no, dobrym dla, dla dziecka od tej strony takiej no, ochrony.